Fundusze europejskie dla kraju, który wcześniej był najeżdżany, łupiony, to rzecz ważna, ale nie najważniejsza. Wyżej? No to niech będzie wyżej. Rzeczywiście najcenniejsze jest uczestnictwo w tym naprawdę niezwykłym obszarze wolności obywatelskiej, swobody podróżowania, swobody pozyskiwania pracy. Najważniejsze jest ubezpieczenie przyszłych pokoleń Polaków przed tymi wszystkimi nieszczęściami, które spadały na Polskę od końca XVIII wieku. Jesteśmy w przystani zbiorowego bezpieczeństwa. Przyjęto nas w roku 2004, dlatego że Polska wówczas była krajem demokratycznym, praworządnym i w dodatku solidarnym. Takiej Polski już nie ma. Jest Polska Kaczyńskiego. Kłopot. Jest Polska, która jest kłopotem Unii Europejskiej. I to jest rzeczywista prawda o dzisiejszej rzeczywistości. Nie rozumiem, dlaczego w obecnym stanie rzeczy prowadzi się taką politykę, jakby na nowo chciano przywołać te wszystkie przekleństwa geopolityczne, które wcześniej spadały na Polskę. Jesteśmy poróżnieni z sąsiadami. Jesteśmy izolowani, samotni i samowykluczeni. Jest dużo przyczyn, dla których Polska nie ma głosu w Unii Europejskiej. To jest jakiś pomysł na europejskie Jackowo. Gdzieś tam ulokowane na tym mitycznym Międzymorzu, tak jakby ktoś zgadywał myśli i plany Władimira Putina. Dawne kraje RWPG znowu pomiędzy. To jest dobry punkt wyjścia do odzyskiwania dawnej sowieckiej strefy wpływów. I tylko nie wiadomo, dlaczego prowadzi się taką politykę, dlatego że w najnowszej historii Polski żaden rząd nie prowadził polityki międzynarodowej w takiej jawnej sprzeczności z polską racją stanu. Na jedno pytanie na pewno nie odpowiedzą. Jaka w tym jest korzyść dla Polki i Polaka? Bo ja widzę same straty. Więcej bezpieczeństwa? Nie, mniej bezpieczeństwa. Więcej pieniędzy? Rozgrywka się zaczyna. Będzie mniej pieniędzy. Pieniądze są ważne. To nie jest inwestowanie w beton, to jest jakość życia, lepsze wyposażenie szpitali, większa szansa wyleczenia, bezkolizyjne drogi, to oczywiście mniej wypadków na drogach, lepiej wyposażone laboratoria szkolne, lepszy start, walka o czyste, dramatycznie potrzebna walka o czyste powietrze. Batalia się rozpoczęła. Zobaczymy, jak się spiszą. W momencie, kiedy zakończyły się poprzednie negocjacje, dość unikalne, bo rzeczywiście w malejącym budżecie Unii Europejskiej Polska dostała więcej. Usłyszałem tyle głupawych wypowiedzi europosłów PiS-u, że pragnę, żeby teraz się popisali, żeby pokazali, co potrafią w tym najnowszym rozdaniu. Jeśli chodzi o wpływy na decyzje na przyszłość Europy, o tym mówiła Ela Bieńkowska. Wyparowaliśmy z tego stołu decyzyjnego. Jest coraz więcej o nas, ale bez nas. Polska wstaje z kolan tylko w zmyślonym świecie, pompowanym do głów przez telewizję publiczną, ale kłamstwo zatrzymuje się na Odrze i Nysie. Nie dociera dalej. W miejsce dumy jest coraz więcej wstydu. Nadchodzi kolejny tydzień wstydu. Jak się patrzy na Polskę z daleka, to i strasznie, jak się słyszy słowa o polskim Holokauście, i śmiesznie, bo wracają dowcipy o Polakach. Wracają Polish jokes. Ja przywołam jeden ze starego repertuaru, bo mi jakoś bardzo pasuje do tych licznych sukcesów poniesionych przez naszych premierów. Jak działa najnowszy samoczynny polski spadochron? Otwiera się przy zderzeniu z ziemią. Tak mniej więcej charakteryzowano Polaków. I takie zderzenia w tej chwili w Unii Europejskiej mamy. Nie żyjemy w normalnych czasach. I ja jestem świadom, cała delegacja w Europarlamencie jest świadoma, że są inne oczekiwania wobec nas. Jest ten business as usual. Róża przeleciała te wszystkie zagadnienia, którymi się zajmujemy. Tam rzeczywiście przy tej robocie brakuje europosłów PiS-u. Ale trzeba też dawać świadectwo prawdzie. Trzeba pokazywać inną twarz niż twarz Polski Kaczyńskiego. Trzeba być głosem milionów Polaków, którzy czują się w Unii Europejskiej u siebie
i prawdopodobnie wybierają raczej Europę bez granic, a nie jakąś wschodnią wersję dusznego, prowincjonalnego zamordyzmu. Z daleka widać też niebezpieczeństwo, jakie zawisło nad Polską. Mianowicie to, że te wszystkie zagrożenia, które szykuje nam PiS, one nie są namacalne dla polskiego społeczeństwa, bo polskie społeczeństwo jest w jakiś sposób znieczulone przez rozdawnictwo pieniędzy. A jest co rozdawać, dlatego że w ręce PiS-u wpadła nie tylko wspaniała stadnina koni, nie tylko unikalna Puszcza Białowieska, ale rzeczywiście wpadła zdrowa, dynamiczna gospodarka w okresie wybitnej koniunktury europejskiej i wpadło 440 miliardów złotych. To jest te wiano, które otrzymali. Nie można na gapę jechać bez końca. Dlatego, że przy okazji tego stulecia, które nadchodzi, pojawią się jacyś nowi kandydaci na Piłsudskiego. Piłsudski by się zdziwił, jakby zobaczył swoich następców. Ja widzę raczej rozmnożenie kieszonkowych Dzierżyńskich, ale przy tej okazji chciałbym przytoczyć słowa prawdziwego marszałka, wypowiedziane do młodzieży po wielkim zwycięstwie nad bolszewikami. My wam wywalczyliśmy niepodległość ojczyzny, a wy będziecie w niej żyć, pracować i rządzić. Zapamiętajcie, jeżeli zwrócicie się na wschód, to minimum o jeden wiek cofniecie się z kulturą, ekonomią i tak dalej. Jeśli zwrócicie się na zachód, to minimum o jeden wiek Polska szybciej będzie się rozwijać. Dedykuję tym, co przerabiają ustrój zachodni na wschodni i nazywają to dobrą zmianą. Uszy do góry.